panie, panowie. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i jak co tydzień przegląd bardzo, bardzo zagraniczny, widziany z Polski, profesor Bogusław Pacek i Sławomir Majman. I nie będziemy dzisiaj mówili o tym, że pan prezydent zapewnia pensję 400 urzędnikom i żaden z nich nie zwrócił uwagi, że pan prezydent pomylił dwa słowa łacińskiego pochodzenia, insurekcja i rezurekcja. Nie będziemy o tym mówili, 403 osoby na etatach, no, to nawet mnie imponuje. Nie będziemy także mówili o tym, że ława rządowa łączy dwa stronnictwa, ale największe, najważniejsze głosowanie w ciągu ostatnich kadencji, czyli głosowanie nad Krajowym Programem Odbudowy, dzieli te dwa stronnictwa. Nie będziemy o tym mówili, ponieważ jesteśmy przeglądem bardzo zagranicznym, gramy tylko w ligę międzynarodową. A na świecie najważniejszym chyba wydarzeniem ostatnich dni było spóźnione, ale zawsze orędzie do połączonych izb amerykańskiego parlamentu, orędzie prezydenta Joe Bidena, które jednocześnie było jakby podsumowaniem jego pierwszych 100 dni na urzędzie. Zgodnie z tradycją to orędzie do obydwu izb jest poświęcone głównie sprawom wewnętrznym i w tym kontekście przemówienie było rzeczywiście rewolucyjne, bo zrywało z tym neoliberalizmem, do którego przyzwyczaili nas republikańscy prezydenci, ale był tam także niewielki fragment poświęcony polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W 80% poświęcony Chinom i 20% poświęcony Rosji. Biden powiedział, że jest za rywalizacją, ale nie konfliktem z Chinami, ale te obszary potencjalnej współpracy z Chinami w ujęciu prezydenta Stanów Zjednoczonych są niezwykle ograniczone. O Rosji było bardziej polubownie, a nawet można uznać, że prezydent Stanów Zjednoczonych wysyłał jakieś sygnały wskazujące na chęć porozumienia się z Rosją. Czyli jak to będzie, panie profesorze? Chiny jako główny wróg Ameryki. Czy tak? Chiny zdecydowanie są pierwszym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i to nie od czasów prezydentury Joe Bidena i nawet nie od czasów prezydentury Trumpa, a znacznie wcześniej. Co do samego orędzia, powiedzmy sobie szczerze, w przeglądzie zagranicznym trudno nam będzie to komentować, bo to nie było orędzie o sprawach zagranicznych. To delikatne wspomnienie o Chińskiej Republice Ludowej i jeszcze bardziej delikatne o Rosji. To zwykłe powtórzenia tego, co zarówno Joe Biden, jak i wiele innych osób powtarzało dziesiątki albo setki razy. Chiny to rywalizacja, Rosja to także duże wyzwanie i tak mówiąc szczerze, warto by podyskutować, ale o tym wszystkim, co zamierza zmienić Joe Biden w polityce wewnętrznej i tam tych zmian jest dużo, dużo różnych programów, wiele zapowiedzi. Joe Biden mówił do połączonych izb kongresu, ale także mówił do Amerykanów. To nie było przemówienie do społeczności światowej. To było wystąpienie do obywateli Stanów Zjednoczonych. Dobrze, ale widzimy tutaj wyraźnie jedną rzecz, która obserwatorów amerykańskiego życia politycznego może zdziwić. Mianowicie widzimy, że de facto prezydent Joe Biden jest kontynuatorem linii politycznej prezydenta Trumpa, jeżeli chodzi o relacje z Chinami. W zasadzie nie powinno to nas aż tak bardzo dziwić, bo w czasie kampanii wyborczej Joe Biden krytykował Trumpa, ale nie za ostrą retorykę wobec Chin, ale za brak skuteczności w powstrzymywaniu i wypychaniu Chin. A więc mamy tylko pewną zmianę w relacji do Chin. Ta zmiana wynika z faktu, że Joe Biden jest demokratą, a więc jest bardziej niż jego poprzednik, wyczulony na kwestie praw człowieka, więc jest mocniej mówione i
na temat Ujgurów, mocniej na temat Hongkongu i przez prezydenta i całą administrację waszyngtońską. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynek ekonomiczny, pojedynek technologiczny, jak sądzę, pojedynek militarny, no jest jakby ciąg dalszy tego, co zaczął nawet nie Trump, ale jeszcze Obama. A więc mamy tutaj jakby generalną linię polityki amerykańskiej. Powstrzymanie Chin. Panie profesorze, czy pan by się ze mną zgodził, że pod jednym względem, jak dotąd, Bidenowi idzie lepiej niż Trumpowi, tej administracji bo i Departamentowi Stanu. Mianowicie lepiej idzie z sojusznikami. Lepiej idzie z Japonią. Ja mówię o sojusznikach tam, na wschodzie. Pierwsza zagraniczna wizyta to premier Suga, premier Japonii, gdzie na przykład bardzo mocno w konkluzjach tej wizyty podkreślano kwestię gwarancji dla Tajwanu. I lada chwila pojawi się w Białym Domu prezydent Korei Południowej. A więc najwyraźniej ta całkiem świetna, całkiem dobra robota z sojusznikami Ameryki na Dalekim Wschodzie. Pekin najwyraźniej się tego boi, czy Pekin tego się najwyraźniej nie spodziewał. To widać po reakcjach chińskich. Jak pan by ocenił właśnie tę działalność administracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o budowanie sojuszy dla pojedynku z Chinami? Ja w odróżnieniu od pana prezesa nie widzę żadnych różnic pomiędzy prezydentem Bidenem a Trumpem, jeżeli chodzi o politykę wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Uważam, że to jest pełna kontynuacja i to nie jest ani Trump, ani Biden, tylko to jest strategia Stanów Zjednoczonych. Strategia Stanów Zjednoczonych od ponad 2 lat ma 4 zasadnicze kierunki. Pierwszy to jest ochrona obywateli Stanów Zjednoczonych i stylu życia, tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaili i co jest ich marzeniem. Drugim to jest promowanie amerykańskiego dobrobytu. Słowo dobrobyt jest bardzo mocno wpisane w strategię, ale także w mentalność amerykańską. Ochrona pokoju na siłę i to poprzez siłę wpisane jest w strategię. Bardzo ważny element. I ostatni, o którym dzisiaj możemy długo mówić, to jest zwiększanie wpływów amerykańskich. W strategii Amerykanie wpisali sobie 4 głównych przeciwników. Chiny na pierwszym miejscu, Rosja, Iran i Korea Północna. I tu się nic nie zmieniło. To jest tak jest od lat. Mają też w strategii wpisanych przyjaciół albo najbliższych sojuszników. I to jest właśnie Japonia, Korea Południowa i Australia. Jeszcze Indie delikatnie dopisane, chociaż już nie z taką mocą. I ja nie widzę tutaj niczego nadzwyczajnego. To, że pierwsze spotkanie było z premierem Japonii, teraz prezydentem Korei Południowej, to są dla mnie oczywiste oczywistości i to powinno postawić wykrzyki w Europie, bo to jednoznacznie świadczy o tym, co będzie następnym krokiem w wydaniu amerykańskim. Chiny i jeszcze raz Chiny, 3 wykrzykniki, a to, że spotkania są z Japonią, z Koreą Południową, to jest tylko konsekwencja tego, co jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Zgadzamy się, że priorytetem dla Stanów Zjednoczonych na następne, jak sądzę, nawet pokolenia będzie powstrzymanie ekspansji chińskiej, a raczej obrona pozycji Stanów Zjednoczonych jako hegemona światowego. I ja chwaliłem przed chwilą politykę sojuszy amerykańską, ale w jednej dziedzinie jej nie mogę chwalić. Mianowicie, jak dotąd wysiłki Joe Bidena, jeżeli chodzi o pozyskanie Europy, by iść razem przeciwko Pekinowi, no według mojej oceny, no nie są sukcesem. W sferze werbalnej, owszem, w sferze werbalnej kraje europejskie wtórują Stanom Zjednoczonym, ale ja odnoszę wrażenie, panie profesorze, że Europa nie jest gotowa, by iść przeciw Pekinowi w tym samym tempie, co idą Stany Zjednoczone. O ile udaje się Bidenowi odbudować sojusze na Dalekim Wschodzie, te tradycyjne sojusze Ameryki, jak pan powiedział, to nie udaje się Bidenowi odbudować jednolitego antychińskiego frontu idącego w tym samym szeregu przeciwko Chinom w Europie. Plusem oczywiście jest to, że Biden próbuje, Trump nie próbował.
Nie jest to łatwe. To jest sprawa zrozumiałą. Większe państwa, takie jak Niemcy, jak Francja, zdecydowanie mogą pozwolić sobie na większą samodzielność. Stąd też ich wychodzenie, że tak powiem, na samodzielność i jednoczesne rozgrywanie spraw biznesowych, gospodarczych z Chinami, z próbą godzenia tego ze swoimi działaniami w bezpieczeństwie ze Stanami Zjednoczonymi. Mniejsze państwa, do których należy Polska, trzy kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, wiele innych, grają w orkiestrze bardziej koncert amerykański. W związku z powyższym te próby Bidena, słuszne w moim przekonaniu, zgrania, że tak powiem, całego frontu europejskiego i nie tylko europejskiego przeciwko Chinom, one mają pewne sukcesy, ale z całą pewnością chciałoby się, żeby było ich więcej. I panie myślę, profesorze, że... przepraszam, gdzie są te sukcesy Bidena w Europie? No ja ich jakoś nie widzę. Tych sukcesów... Nawet Polska jest wiernym sojusznikiem i jeżeli chodzi na przykład o politykę Bidena wobec Rosji, no woli w sprawach chińskich zachowywać się powściągliwie. Cała seria wydaleń i różnego typu działań dyplomatycznych, które miały miejsce w Czechach, w Słowacji, w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, ale nie tylko, bo miały miejsce także jeszcze w kilku innych krajach europejskich, oświadczenia, niezależnie od tego, na ile one są silne, na ile nie, nawet takich państw jak Niemcy, to jest efekt działania dyplomatycznego. No nie są to już czasy powojenne, gdzie wystarczyło, że tak powiem, rąbnąć pięścią w stół i orkiestra grała, że tak powiem, jedną melodię. Dzisiaj politykę i dyplomację uprawia się dużo trudniej. Sądzę, że tych sukcesów Joe Biden chciałby mieć więcej, ale nie jest to też zupełnie nic, bo nawet te duże państwa no, próbują grać ze Stanami Zjednoczonymi, próbują je przekonywać. To widać przy Nord Stream 2, to widać przy różnych innych rozmowach, ale zabiegają, próbują, nie buntują się, bo wiedzą, że nie ma co się buntować w Stanach Zjednoczonych, to mocarstwo. Kiedy rozmawiamy o postawie krajów europejskich wobec Chin, przypomina mi się taki bardzo, bardzo stary dowcip, jak to Michaił Gorbaczow i prezydent Bush spotykają się w chińskim więzieniu w jednej celi. I Bush mówi do Gorbaczowa: słuchaj Michaił, a może myśmy się za bardzo tymi Niemcami zajmowali? Więc czy powstaje pytanie, czy jednak czy Europa czegoś nie przegapi? Czegoś nie przegapi, nie wykazując solidarności ze Stanami Zjednoczonymi w tej kwestii. Ale spójrzmy może teraz, panie profesorze, spojrzeć na ten cały konflikt oczami Chin. Najkrócej mówiąc, rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi to nie jest wymysł komunistów, którzy nagle poczuli się mocni. To jest konsekwencja całego historycznego rozwoju Chin, które zawsze były mocarstwem. Z wyjątkiem 150 lat gdzieś zapoczątkowanych w okresie wojen opiumowych, potem mieliśmy cały okres niesprawiedliwych, nierównoprawnych traktatów, utraty części terytorium, rozbicia dzielnicowego, wojen domowych, agresji japońskiej, no, bardzo brutalnego eksperymentu komunistycznego za czasów Mao. I na te 150 lat, oficjalnie nazywanego w chińskiej propagandzie okresem poniżenia, Chińczycy utracili to, co im się od dziesiątków pokoleń należało, czyli pozycję mocarstwa. Teraz, dzięki rozwojowi gospodarczemu i korzystnej sytuacji geopolitycznej, Chiny powracają na tą, powtarzam jeszcze raz, na tą należną im pozycję. Rozpoczynają naturalny proces powrotu na tradycyjną historyczną, na tradycyjne historyczne miejsce Chin we wszechświecie. I nie wiadomo dlaczego Stany Zjednoczone stanowią przeszkodę w tym naturalnym powrocie, w tym naturalnym, całkowicie naturalnym procesie. Więc z chińskiego punktu widzenia to nie jest chiński ekspansjonizm. To nie jest chiński ekspansjonizm, to jest amerykański ekspansjonizm, bo Amerykanie usiłują odebrać Chinom to, co powoli, krok po kroku odbierają z tego, co
co mieli. Ja przypomnę, w 1830 roku przed wojnami opiumowymi Chiny to była 1/3 światowego dochodu narodowego. Po to, żeby u progu epoki Deng Xiaopinga z tych 30% zostało 4,9 dochodu narodowego. Teraz oni wracają. W 2030 roku, według najnowszych tegorocznych analiz amerykańskich ekspertów, w 2030 roku dochód narodowy Stanów Zjednoczonych i Chin stanie się równy, a więc będą istniały wszelkie ekonomiczne powody do tego, żeby Chiny nie uznawały już tej hegemonii, tego Pax Americana. Zresztą już teraz nie uznają. No jest ta słynna wypowiedź szefa działu zagranicznego KPH, ministra Yang Jiechi. Chiny spoglądają na Stany Zjednoczone z tej, jak równy na równego. Bardzo mocno podkreślana chińskiej propagandzie. I wreszcie to Amerykanom zaczęło się śpieszyć do konfrontacji z Chinami. To Amerykanom zaczęło się śpieszyć, ponieważ chcą tę konfrontację przeprowadzić wtedy, kiedy jeszcze dysponują jedną niewątpliwą przewagą, przewagą militarną. A więc z chińskiego punktu widzenia to Stany Zjednoczone są podżegaczem wojennym. Są potencjalnym agresorem, bo budują swoją postawę wobec Chin na potędze militarnej, bo gospodarczą tracą, a technologiczną no, w dużym stopniu już stracili. To jest chiński ogląd tej całej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z tego światowego, globalnego pojedynku Chiny-Stany Zjednoczone. Jak pan by się odniósł, panie profesorze, do tego chińskiego podejścia, do tego chińskiego oglądu Ameryki i polityki? Po pierwsze, zupełnie nie zgadzam się z panem prezesem, że jakiemukolwiek państwu, nawet mocarstwu, należy się rola mocarstwa albo jakieś miejsce na pudle wśród mocarstw. Czegoś takiego nie ma. Chiny zrobiły w swojej ostatniej, bardzo znanej historii bardzo wiele, żeby mocarstwem nie być. To, co się działo w Chińskiej Republice Ludowej po 1949 roku przez dziesięciolecia, no to był szybki marsz do tego, żeby tak nie było. Odpowiadając na pytanie, na chiński ogląd sytuacji i na to, czy Chiny mogą, będą mocarstwem, czy nie będą, co na to Amerykanie, co na to świat. Sprawa jest wbrew pozorom bardzo prosta. Po pierwsze, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każde mocarstwo ma prawo do swojego poglądu. Przypomnę, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone, tak na dobrą sprawę, niezależnie od tego, że Chiny tego nie artykułują, realizują jeden ze strategicznych celów identyczny taki sam. Amerykanie mają to wpisane. Zwiększanie wpływów Stanów Zjednoczonych w świecie. Amerykanie, a Chińczycy, chociaż tego nigdzie nie deklarują, mają wpisane w swojej strategii jeden z czterech głównych punktów. Przywrócenie należnej roli Chinom, należnej historycznej roli Chinom. Czy to nie jest to samo? Chińczycy robią dokładnie to samo. I niezależnie od tego, co deklarują, bo to jest oczywiście inna retoryka, także dążą do zwiększania wpływu Chińskiej Republiki Ludowej, także dążą do dominacji, chociaż gospodarczej, przyznaję, za tą gospodarczą może pójść inna lub nie, nie będę o tym gdybał dzisiaj. W związku z powyższym, to jest po prostu rywalizacja mocarstw. Zawsze w rywalizacji mocarstw jest tak jak przy wydalaniu dyplomatów. Dla jednych to jest skandal i obraza boska, a dla drugich to jest jedynie słuszne działanie dyplomatyczne. W związku z powyższym tu nie ma żadnego zdziwienia. Obserwujemy rywalizację dwóch mocarstw, które postanowiły zepchnąć jedno mocarstwo, postanowiło wypchnąć drugie. I nie ukrywajmy, że Chiny są tu bardziej, że tak powiem, święte od Stanów Zjednoczonych, bo realizują dokładnie tam sam cel. Chiny też nie chcą, żeby Stany Zjednoczone były pierwszym mocarstwem świata. I takie opowiadanie o równości, o świecie wielobiegunowym, to jest wszystko prawda. Ale trzeba oceniać działania, a nie tylko retorykę dyplomatyczną. Ja nie widzę tutaj, dla mnie to nie jest zdziwienie, mocarstwa, które próbują gospodarczo być pierwszym państwem świata. Chiny i Stany Zjednoczone. Tak, ale też popatrzmy na to jeszcze raz Pekinie, z punktu widzenia Pekinu. Otóż Pekinowi się chyba nie śpieszy z kolei do konfliktu. Po pierwsze z powodów generalnych. Otóż
Tak się złożyło, że w ciągu ostatnich 50 lat, bez mała lat, Chiny się lepiej rozwijały i wewnętrznie, i jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, w okresie stabilizacji. Stabilizacja sprzyja rozwojowi Chin, również dlatego, że Chiny mają gigantyczne zadanie wewnętrzne, które bardzo mocno podkreśla ostatni program ekonomiczny Komunistycznej Partii Chin. Mają do zadanie podniesienia poziomu gospodarczego Zachodu Chin. Więc Chinom zależałoby pewnie na kontynuowaniu tej stabilizacji, z której korzystały. A po drugie, pandemia. Pandemia spowodowała, że Chiny są na zupełnie innym miejscu i geopolitycznie, i gospodarczo, niż były jeszcze w 2019. Chiny okazały się beneficjentem gospodarczym pandemii, uporały się z nią stosunkowo szybko. Okazało się, że amerykańskie i częściowo europejskie rojenia o zbyt długich łańcuchach dostaw i konieczności zastąpienia dostaw z Chin budową własnej bazy przemysłowej w Europie, no, są rojeniami i handel, eksport Chin hula. Wskaźniki gospodarcze za 2020 są bardzo dobre, początek 2021 jeszcze lepszy. A więc w wielu dziedzinach Chiny okazały się zwycięzcą pandemii. Stany Zjednoczone mają znacznie większy problem gospodarczy, Stany Zjednoczone mają ciągle problem związany z epidemią. A więc to Chinom mniej zależy na starciu i Chiny wykazują w tej dziedzinie znacznie większą rezerwę. Co nie oznacza, że zarzuciły ten swój program powrotu na należne historycznie miejsce. Panie profesorze, Chiny to miejsce zajmowały prawie 5000 lat. To niestety o niczym nie świadczy, ponieważ nie tylko Chiny należały do mocarstw świata. Dzisiaj możemy w Europie popatrzeć na Portugalię, na Hiszpanię, na Francję, na Wielką Brytanię, które dzięki zamorskim, oceanicznym terytorium były wielkimi mocarstwami. Dzisiaj są średnimi państwami w Europie. Co do Chin i co do tej gotowości stabilizacji, odbieram to inaczej. Uważam, że obydwa mocarstwa, liderzy tych mocarstw, już od kilku lat zdają sobie sprawę z tego, że poza konfliktem gospodarczym, poza wojną gospodarczą, bo to, co mamy dzisiaj, to nie jest zwykła rywalizacja. To jest twardy konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w różnych dziedzinach, coraz częściej wygrywany przez Chiny, a nie przez Stany Zjednoczone. Coraz częściej to nie znaczy, że zawsze. Natomiast to, do czego przygotowują się obydwa państwa, to jest konflikt militarny. I to jest konflikt militarny, do którego przygotowuje się również Chińska Republika Ludowa. I Chiny nie są dzisiaj gotowe do tego konfliktu. Chiny potrzebują jeszcze kilku lat. Chiny są w fazie gwałtownej rozbudowy swojego potencjału militarnego. Chiny budują lotniskowce, Chiny przemodernizowały zupełnie, przezbroiły swoje wojska. To już nie wojska lądowe są najważniejsze dla Chin i obrona na własnym terytorium. To są samoloty, to są lotniskowce, to są śmigłowce, to są różnego typu inne okręty jeszcze, nie tylko lotniskowce. To jest wszystko do starcia poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z powyższym ma pan prezes rację. Chiny chcą stabilizacji, ale Chiny chcą stabilizacji, przygotowują się do konfliktu, bo zdają sobie sprawę z tego, że on może być nieunikniony. Czy rozpocznie się na Tajwanie, czy rozpocznie się na Morzu Południowochińskim, to jest zupełnie inna inszość i gdybanie dzisiaj. Natomiast nie oceniam przemówień, oceniam praktyczne działania obydwu państw. I to, co robią obydwa mocarstwa, zdecydowanie świadczy o tym, że taki konflikt jest gdzieś wkalkulowywany zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach. No właśnie, sprowokował pan mnie pan generał, profesor, do pytania wprost. Czy możliwe jest wyrównanie potencjałów militarnych Chin i Stanów Zjednoczonych? Nawet przy najbardziej rozbuchanym programie budowy lotniskowców, budowy nowoczesnych broni, czy Chiny mają szansę dorównać Ameryce?
I czy jeżeli nie, to długo nastąpi, jeszcze nie. Jeżeli to nastąpi, czy wierzy pan w gorącą wojnę między tymi mocarstwami? Z konfliktami, z wojnami jest tak, że niewiara, że tak powiem, decyduje o tym, czy one się odbywają, czy nie. A z reguły, i to jednoznacznie historia potwierdza, konflikty zaskakiwały prawie zawsze i prawie wszystkie państwa, które siedziały z boku spokojnie i długo prawiły o pokoju. Chcesz mieć pokój? Gotuj się do wojny. Dzisiaj nie tylko Chiny, nie tylko Stany Zjednoczone, także wiele innych państw, wyraźnie to widać, liczy się z taką możliwością. Moja osobista ocena jest taka, że świat generalnie od kilku, nawet kilkunastu lat zachowuje się tak, jakby ten konflikt miał nastąpić w najbliższych latach. Już nie epoce, tylko w najbliższych latach. Czy on nastąpi? Oby nie. I oby zwyciężyła mądrość. Konflikt po II wojnie światowej był kilka razy bardzo bliski, gdzie decydowały godziny przed czymś, co mogło być bardzo istotne. Oby do niego nie doszło. Natomiast potencjał nie musi być dzisiaj zrównoważony. Dzisiaj Chiny rozbudowują swój potencjał nuklearny, rozbudowują swój potencjał możliwy do użycia poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i Chiny coraz bardziej i w coraz większym stopniu są gotowe do tego, aby przyjąć ewentualne działania ze strony Stanów Zjednoczonych, gdyby takie nastąpiły. Dwie kwestie. Rzeczywiście my po II wojnie światowej parokrotnie byliśmy już na skraju konfliktu, kolejnego konfliktu światowego. Przypomnę kryzys berliński związany z blokadą Berlina Zachodniego przez Związek Radziecki, ale znacznie bardziej groźny był kryzys kubański. Wtedy obydwa mocarstwa, i Związek Radziecki, i Stany Zjednoczone, niemalże w ostatniej chwili wykazały się przytomnością umysłu. Wtedy doradcy Johna Kennedy'ego w błyskawicznym tempie pochłaniali książkę Barbary Tuchman Sierpniowe saldy o tym, jak to wybuchła pierwsza wojna światowa w wyniku rozmaitych przypadków, mimo że nikt z przywódców tak naprawdę nie chciał, co potwierdza słowa pana generała. A druga sprawa, mianowicie obserwując przez ostatnie kilka tygodni konflikt około Ukrainy, no, można było dojść do wniosku, i tu się zgodzę z panem generałem, że przynajmniej w jednej dziedzinie nastąpiła gotowość do wojny. Nastąpiła psychologiczna gotowość przywódców światowych do konfliktu zbrojnego. I spójrzmy może jeszcze raz na ten niedoszły konflikt zbrojny, gdzie nastąpiło lekkie wyciszenie. Mówiliśmy, Rosjanie, pan minister Szojgu wycofał wojska, ale najwyraźniej Ameryka nie odpuszcza na Ukrainie. Do Kijowa jedzie główny architekt polityki międzynarodowej administracji amerykańskiej, jedzie sekretarz stanu Antony Blinken. Cały czas trwają dostawy broni, dozbrajanie armii ukraińskiej przez Amerykanów. Putin rzeczywiście wycofał wojska, ale wykonał to, co od lat wykonują przywódcy radzieccy i rosyjscy. Spowodował, że Zachód ma się bać. Ma się bać, I dlatego, że Zachód ma się bać, to daje Rosji bezkarność. Ja mam pytanie do pana profesora. Mianowicie, czy to pośpieszne zaproszenie Putina na szczyt przez amerykańskiego prezydenta nie jest kolejnym przypadkiem skuteczności tej taktyki rosyjskiej? Zachód ma się bać, a wtedy zmięknie. Amerykanie realizują teorię kilku przeciwników jednocześnie, ale tutaj w odróżnieniu od prezydenta Trumpa, Joe Biden wycofuje się z kierunków mniej istotnych, stąd wycofanie się z kierunku irańskiego i Korei Północnej, ale także po części próbuje inaczej rozegrać kwestię rosyjską. W mojej ocenie Joe Bidenowi oczywiście zależy na zwiększaniu wpływów Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej czy w Europie Środkowo-Wschodniej i Ukraina tak naprawdę
nie jest celem samym w sobie, chociaż pewnie tak Ukraińcom się wydaje i taka retoryka, że tak powiem, płynie z Kijowa. Tu chodzi o konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a nie Ukrainę, tak na dobrą sprawę, i o przesuwanie, że tak powiem, tej linii, o czerwonej linii zresztą mówił także Władimir Putin. Joe Biden zdaje sobie sprawę z tego, że priorytetem są Chiny i on nie może wszystkiego postawić w taki sposób, żeby skłócić sobie do końca Moskwę na tyle, żeby mieć dwóch totalnych wrogów. W związku z powyższym, chociaż tego tak nie odebraliśmy, to trzeba wiedzieć, że Rosjanie z jednej strony napięli muskuły i spuścili powietrze, to prawda. Z drugiej strony mamy świadomość, że prześwietlili pełny wariant rozpoczęcia konfliktu zbrojnego państwa z innym państwem. Ponieważ te ćwiczenia, ich zakres, sposób działania wojsk, powoływania rezerw, wszystko po kolei to, co się działo, powoływanie elementów wsparcia bardzo głęboko, to wszystko w ocenie ekspertów przygotowało Federację Rosyjską do udziału państwa w konflikcie. I żagle nie zostały zupełnie zwinięte, wycofano część wojsk, ale urządzenia, elementy uzbrojenia pozostały. W związku z powyższym to jest takie z jednej strony spasowanie, ale z drugiej strony no, pokazanie temu Zachodowi, uważajcie, bo różnie jeszcze może być. Jeden element jest bardzo istotny. W Rosji zmieniły się bardzo stroje w ostatnich tygodniach, miesiącach, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Rosja staje się coraz bardziej agresywna. Ja to powtarzam wiele razy, że obawiam się jako obywatel Rosji bardzo silnej, która może dominować nad światem, która może, stosując swoje metody, próbować stosować tę swoją hegemonię znaną powszechnie w świecie wobec innych. A obawiam się też Rosji zbyt słabej, takiej, która skoczyć gardła. W związku z powyższym dzisiaj Rosja nastawiona jest bardzo agresywnie na zewnątrz. W związku z powyższym nie można zupełnie wykluczyć wykorzystania jakiegoś pretekstu też w Europie do jakiegoś konfliktu regionalnego. Zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz ma to bardzo istotne znaczenie. Panie profesorze, otóż nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia ani z Rosją bardzo silną, ani z Rosją bardzo słabą. Jeżeli chodzi o Rosję bardzo słabą, rozmaite narojenia, że rozpad Rosji jest tuż. Wystarczy, żeby Putinowi się noga powinęła, albo Putin odszedł, że natychmiast nastąpi dekompozycja kraju, nastąpi jakaś implozja. Na to bym raczej, na takie naiwne rachuby ja bym raczej nie liczył. Powrotu do jelcynowskiej smuty szybko nie będzie. Natomiast Rosja nie jest także silna, panie profesorze. Otóż ja myślę, że podstawową różnicą między konfliktem amerykańsko-chińskim i amerykańsko-rosyjskim jest taki, że konflikt amerykańsko-chiński jest wielopłaszczyznowy. Sfera militarna, sfera ekonomiczna, sfera technologii, sfera demograficzna. Natomiast konflikt z Rosją jest jednopłaszczyznowy, mianowicie militarny, ponieważ Rosja nie dysponuje innymi mocnymi kartami. Ani nie jest potęgą ekonomiczną, ani nie jest, broń Boże, potęgą technologiczną. Jest po prostu krajem o bardzo silnej armii. I jeżeli mamy za coś pochwalić Putina, to należy go pochwalić za to, że jest bardzo dobrym graczem ze słabymi kartami. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Wspomniał Pan o tych czerwonych liniach, których wyznaczeniem groził Putin. Otóż wydaje mi się, że te czerwone linie Putin nam wyznaczył, nam, Zachodowi. Mianowicie czerwona linia to jest terytorium, kończy się tam, gdzie się kończy terytorium dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. To znaczy to, czego chce Putin w swoim rewizjonizmie, to, czego chce Rosja w swoim rewizjonizmie, to jest pozostawienie jej wolnej ręki tam, dokąd sięgał Związek Radziecki. Czy to jest ta linia, panie profesorze, czy Rosja ma większe ambicje według pana? No, zdecydowanie ta linia została już dawno przekroczona. Ta linia została już dawno przekroczona. Jeżeli ta linia rzeczywiście tak by przebiegała, to moglibyśmy rozumieć zdenerwowanie w Moskwie, ponieważ dzisiaj amerykańskie wojska są w krajach bałtyckich, są w Polsce,
są okręty wpływają, a przynajmniej zamierzają wpływać na Morze Czarne, chociaż nie jest to teren Związku Radzieckiego byłego, ale sąsiednia Norwegia deklaruje budowę nowych jednostek amerykańskich i zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich na terenie Norwegii. Rosja postrzega to inaczej niż my. My mówimy o pokoju, a Rosjanie mówią, że wojska NATO przybliżają się do ich granic. Gdyby ta granica czerwonej linii przebiegała wzdłuż granic dawnego Związku Radzieckiego, to z punktu widzenia rosyjskiego ona została dawno przekroczona i to oznaczałoby, że Rosjanie będą dążyli do odzyskiwania swoich strefów, co brzmiałoby to bardzo groźnie i bardzo niebezpiecznie dla wielu państw, także dla Polski, ale przede wszystkim dla tych państw, które były republikami. Dzisiaj te państwa się na to nie godzą. Widać bardzo zestany postępowania, one są postępowaniami dyplomatycznymi, ale nie tylko, także wielu innych państw. I mam nadzieję, że ta czerwonica nie przebiega dokładnie tak, jak pan prezes mówi. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że amerykańska logika nakazuje skracanie frontu, czyli wyciszanie konfliktów w taki sposób, by się Ameryka mogła skupić na jednym najważniejszym konflikcie z Chinami. Otóż rzeczywiście wygląda na to, że Amerykanom, a w zasadzie Bidenowi, bo już to się kiedyś udało Obamie, udaje się wyciszyć konflikt z Iranem, który w obecnej logice politycznej Stanów Zjednoczonych jest nie, do niczego niepotrzebny. Z Wiednia, gdzie odbywają się pośrednie rozmowy Teheranu i Waszyngtonu, docierają do nas wieści, że istnieje szansa do powrotu pewnej formy układu z 2015 roku, tego układu uranowego, prawda, gdzie Iran zobowiązał się do ograniczenia produkcji uranu, a Amerykanie do zniesienia sankcji. Ten układ został zdewastowany, zdemolowany przez Trumpa. A więc mamy pierwsze sygnały, że ku wielkiej radości Europejczyków, przede wszystkim Francuzów, Niemców i Brytyjczyków, którzy w tych rozmowach pośredniczą, jest szansa na odprężenie Waszyngton-Teheran. Do tego dochodzą jeszcze dementowane wieści o wymianie więźniów politycznych przetrzymywanych w Iranie, na szpiegów irańskich. Więc jest jakiś klimat ocieplenia, klimat nadziei. Jakby pan ocenił szansę na wyciszenie tego konfliktu Ameryki? No, oczywiście to wyciszenie jest dla mnie pewne i to jest kwestia tylko czasu. Natomiast no, zgadzam się, że to jest wycofanie się z tego, to jednak było trochę rozrubą w stylu prezydenta Trumpa. Dzisiaj Iran wykorzystuje tą pozycję słabszą jednak na tym kierunku Stanów Zjednoczonych. Nie ukrywajmy, że to Stany Zjednoczone zaproponowały wycofanie się z tego wszystkiego, co zostało zrobione po 2018 roku. I Stany Zjednoczone wyraziły już zgodę na złagodzenie sankcji, na powrót do tego, co było w roku 2015. I o dziwo, to Iran się stawia. Iran mówi, nie, najpierw zdejmiecie wszystkie sankcje dotyczące ropy, dotyczące gazu, przemysłu samochodowego, ich jest sporo, finansów, banków, portów, a potem będziemy rozmawiali. Iran mówi tak samo jak Korea Północna, bo Korea Północna identycznie przemawia do Stanów Zjednoczonych. Najpierw zdejmiecie sankcje, a potem z nami pogadamy. Trzeba wiedzieć, że tak się z Amerykanami nie rozmawia i że to jest spora przesada, zarówno ze strony Iranu tutaj, jak i tam Korei Północnej, bo gdzie by nie było i jakie byśmy nie przytoczyli przykłady, wszędzie Amerykanie, owszem, nawet jeżeli wycofywali się prawie zupełnie do zera z różnych sankcji, to robili to stopniowo i patrzyli jednak na efekty po drugiej stronie. Tutaj tak nie jest, rozmowy się przedłużają. Iran nie chce rozmawiać z Amerykanami bezpośrednio. Rozmowy trwają w gronie państw, które stały, że tak powiem, po drugiej stronie, podpisując porozumienie z Iranem, czyli Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone, a tutaj Stany Zjednoczone nawet występują w roli jakiejś takiej pośredniej w
tych rozmowach. W związku z powyższym rozmowy nie idą łatwo. Złagodzenie sankcji nastąpi. Sądzę, że Amerykanie będą musieli jeszcze zrobić dwa kroki do tyłu i ostatecznie się dogadają. No ja nie jestem tak do końca przekonany, panie profesorze, że ze Stanami Zjednoczonymi tak się nie rozmawia. To Iran mówi Amerykanom, nie chcemy z wami zasiąść przy jednym stole. Nie Amerykanie mówią Chamanei, że nie usiądą z nim przy jednym stole, czy ministrowi Zaripowi. To Iran w zasadzie zwiększył swoją, umocnił swoją pozycję geopolityczną. Ja przypomnę, niedawna oś Teheran, Pekin. Wydarzenie, ja bym powiedział, nawet o historycznym znaczeniu. A do tego jeszcze umizgi Federacji Rosyjskiej, umizgi ministra Ławrowa w Teheranie. Więc Iran staje się powolutku, jeżeli nie globalnym, to bardzo mocnym, ponadregionalnym graczem. Więc może sobie pozwolić na troszkę bardziej obcesowy styl rozmawiania z Amerykanami. I na dodatek jeszcze ci trzej królowie z Europy Zachodniej, czyli Francuzi, Brytyjczycy i Niemcy, którzy po prostu mają najzwyczajniej w świecie interes biznesowy w powrocie do porozumień z 2015 roku. Ja przypomnę, my nie jesteśmy jakąś wielką potęgą gospodarczą na Bliskim Wschodzie, ale zniesienie sankcji, umożliwienie współpracy gospodarczej z Iranem w 2015-2016 roku wywołały olbrzymie podniecenie polskich środowisk biznesowych. Misja gospodarcza jechała za misją gospodarczą do Teheranu, minister za ministrem. Więc myśmy też chcieli coś zarobić, a co dopiero Francuzi czy Anglicy. Więc wydaje mi się, że tu znowuż parafrazując wypowiedź pana ministra Jiang Juqi, Iran ma szczerą ochotę rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi jak równy z równym. A więc będzie porozumienie, panie profesorze? Iran w ogóle nie ma żadnej ochoty rozmawiać jak równy z równym. Iran wykorzystuje swoją wygodną albo dogodną pozycję w tych rozmowach. Oczywiście. Bo przede wszystkim to jest taka jeszcze jedna uwaga moja. Nie widzę tej osi, bo tutaj padło słowo oś Pekin. Teheran, myślę, że to jest trochę przesadne określenie, w mojej ocenie oczywiście. Natomiast tutaj co do Iranu. Iran przesadza w tych rozmowach i oby się nie przejechał, że tak powiem, na tej pozycji, bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że te sankcje są dla Iranu bardzo dotkliwe i że nie jest prawdą, że to są czasy Chomeiniego, prawda, i tłumów, prawda, które wiernopoddańczo zgadzają się z tym, co się do nich mówi. Iran jest zróżnicowany, te sankcje są dotkliwe, ludzie wyrażają też różne poglądy. W związku z powyższym myślę, że Iranowi także zależy na tym, żeby doszło jednak do porozumienia. Mamy trochę za mało danych, o co chodzi naprawdę Stanom Zjednoczonym i na ile chcą zmniejszyć te sankcje, bo pamiętajmy, że przy tych sankcjach to jednak trochę chodziło także o rynki zbytu na surowce energetyczne i gdzieś w tle jest i gaz skroplony, i ropa, której ponad 30% idzie do Europy z Bliskiego Wschodu. Iran tutaj dużo przecież też dostarcza i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko bardziej złożone. Obydwie strony wygrywają swoje. To, że Iran nie chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, to wynika też troszeczkę z kwestii pryncypialnych, ponieważ po drugiej stronie tego kontraktu, powiedzmy porozumienia z Iranem, no stało kilka państw, nie tylko Stany Zjednoczone. Więc to umiędzynarodowienie konfliktu jest w tym wypadku na rękę Iranowi i to jest zrozumiały ruch. No jeszcze jest jeden dość istotny element. Otóż USA wycofują się z Iraku i USA wycofują się z Afganistanu. To oznacza znacznie większy komfort dla Iranu. I temu Afganistanowi, a raczej wycofaniu się, przyjrzyjmy się na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Mianowicie wygląda na to, że najdłuższa wojna Ameryki po prawie 20 latach dobiega końca. Joe Biden, zapowiadając wycofanie wojsk amerykańskich 11 września, bardzo symboliczna data, mówił, że nie miała być to wojna
wielopokoleniowa, no ale była. Czemu Amerykanie wycofują się? Czemu Amerykanie wycofują się z Afganistanu? Prawda jest taka, że nie udało się po tych 20 latach, po tych wielu ofiarach, nie tylko amerykańskich, ale także i sojuszników Ameryki, naszych, nie udało się zrealizować celów, które przyświecały Amerykanom, kiedy wchodzili do Afganistanu. Ja postawiam to pytanie inaczej. Nie czemu się wycofują, ale dlaczego tak długo tam są? Ponieważ mnie to bardziej dziwi, dlaczego Amerykanie tak długo trwają w Afganistanie. Powód wejścia do Afganistanu, on był wątpliwy, wbudził wiele różnych dyskusji, na ile to jest zgodne z prawem międzynarodowym, ale ostatecznie wszyscy to zaakceptowali i ten konflikt miał doprowadzić tak naprawdę do zatrzymania Bin Ladena i do opanowania terroryzmu. Przeżyliśmy tam trzy operacje. Przeżyliśmy Enduring Freedom, przeżyliśmy ISAF i teraz tą trzecią misję szkoleniową. Dzisiaj tak naprawdę to tych Amerykanów tam już prawie nie ma. To, co dzisiaj robią Amerykanie w Afganistanie, to jest rzeczywiście szkolenie bardzo nikłymi siłami policji i wojska amerykańskiego i z punktu widzenia militarnego to już nie ma żadnego znaczenia. Ja jeszcze będąc w Afganistanie kilka lat temu rozmawiałem z dowódcami amerykańskimi, także z generałami innych państw. Oni już wtedy mówili, że pozostawienie w 2014 roku 20 tysięcy Amerykanów to pozwoli tylko na zabezpieczenie swoich baz i trwanie, a nie jakieś większe działanie. Bo trzeba pamiętać, że Amerykanie tam nie są w przyjaznym środowisku, nie byli, nie są i nie będą, ponieważ Afganistan, nawet ta część, która była szkolona, ona też zawsze wywoływała jakieś wątpliwości co do bezpieczeństwa Amerykanów i także innych żołnierzy z innych państw. Dzisiaj jest pytanie, na ile rzeczywiście tam ta operacja miała sens, co ona dała, bo pamiętajmy, że to jest ogromna liczba ofiar, nie tylko żołnierzy, tam zginęło 44 polskich żołnierzy. Ale nie tylko Polacy, nie tylko Amerykanie. Każdego dnia był pogrzeb. Każdego dnia były żegnane ciało jakiegoś Amerykanina. W związku z powyższym to jest rzecz bardzo istotna. Ale ginęli nie tylko żołnierze NATO, ginęli nie tylko Amerykanie. Tam ginęli Afgańczycy. I ich zginęło najwięcej w czasie tej wojny, czy w czasie tej operacji. Jedno, co się udało. Udało się rzeczywiście przytłumić terroryzm. I to jest jakiś efekt pozytywny tej operacji, bo samo Osama Bin Laden i tak dalej, jego zatrzymanie, wszystko dobrze, efekt wspaniały, osiągnięty, no ale co dalej, bo przecież całe lata jeszcze operacja trwała. W związku z powyższym, jak patrzymy na dzisiaj na teatr terroryzmu w świecie, no to on rzeczywiście jest przetłumiony, zarówno ISAF, jak i to, co się dzieje w Afganistanie. No z całą pewnością nie udało się opanować rynku i całej tej produkcji narkotykowej. Ona według niektórych ekspertów nawet wzrosła, więc to jest porażka. Co dalej? Nobody knows. Najgorszy wariant, jaki przewidują w tym także Amerykanie, to jest wojna domowa w Afganistanie. W związku z powyższym ja też oceniam cały wynik tej operacji jako porażkę, nie jako sukces, nawet przy założeniu, że ten terroryzm rzeczywiście osłabł w świecie, co oczywiście jest sukces. Panie profesorze, my mówimy, że to jest najdłuższa wojna nowoczesnej Ameryki, 20 lat, ale przypomnijmy sobie, że to zaangażowanie Ameryki jest znacznie dłuższe. Pewnie większość z nas obejrzała sobie kiedyś film z Tomem Hanksem, Wojna Charlie'ego Wilsona, o amerykańskim kongresmenie, który namówił Amerykę do wydania pierwszych 500 000 000 dla wsparcia mujahedinów i zakup tych legendarnych Stingerów, które prawie że pokonały armię radziecką. Ale więc Amerykanie tam ugrzęźli na dłużej niż w swoim czasie Rosjanie. Ale teraz, czy pan się zgodzi z takim moim małym scenariuszem tego, co nastąpi po całkowitym wycofaniu Ameryki? Talibowie zajmą Kabul. Raz. 20 lat niewiele dało, jeżeli chodzi o utemperowanie talibów.
Ale rzeczywiście te 2,5 tysięczne siły plus tam kilkanaście tysięcy żołnierzy fortuny, no nie powstrzymają tych talibów i tak. A więc talibowie będą. Czy talibowie dotrzymają słowa, że nie będzie, że Afganistan nie będzie bazą terrorystów? Wątpię. Wątpię, bo i tak wedle amerykańskich danych wywiadowczych funkcjonują tam bazy Al-Kaidy w dalszym ciągu. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że funkcjonuje jeszcze no, w sumie legalny, wybrany rząd Afganistanu, rząd Ashrafa Shaniego. No, w wyborach udział brało tylko 18% ludności, ale jest ten rząd, którego nikt nie zaprosił, Amerykanie go nawet nie zaprosili do stołu obrad z talibami. A więc pytanie brzmi, a raczej jedyne pytanie brzmi, czy Ashraf Shani zdąży w porę uciec z Kabulu, czy podzieli los na Dżibullaha, którego zwycięzcy islamiści powiesili po wycofaniu się Związku Radzieckiego. Ja bym także chciał przypomnieć, że talibowie nie akceptują wyborów doktrynalnie, więc żadnych wyborów już w Afganistanie nie będzie. Nie akceptują praw kobiet, a więc ta grupa wyemancypowanych Afganek za czasów radzieckich, komunistycznych, za czasów rządów demokratycznych w wielkich miastach, no będzie w tragicznej sytuacji. Ja bym chciał zapytać, co się wydarzy z tymi, którzy współpracowali z rządami w Kabulu i z Amerykanami, a więc czy będzie jakaś Francja taka, jaka się przydarzyła tym, którzy uciekli z Algierii i to uciekali w dziesiątkach tysięcy po uzyskaniu niepodległości przez Algierię, więc gdzie się podzielą zwolennicy Amerykanów? Ja bym chciał zapytać pana profesora jeszcze, no co zrobimy z uchodźcami z Afganistanu? I wreszcie mówiliśmy, że wycofują się Amerykanie również z Iraku. No ale Irak jest oczywiście krajem w dalszym ciągu niebezpiecznym, niestabilnym, ale jest rząd centralny, który kontroluje cały Irak, łącznie z Kurdystanem w granicach konstytucji. A tam nie ma rządu centralnego w Afganistanie. A więc może nastąpić jeszcze jakaś dekompozycja, jeszcze dalsza, większa dekompozycja Afganistanu. No i wreszcie, proszę pana, panie profesorze, moje kolejne przewidywanie, przecież to nie tylko talibowie. Tam są dziesiątki rozmaitych grup plemiennych, religijnych, które się rzucą sobie nawzajem do gardła. Czy taki będzie scenariusz, jak ja mówię? To są poważne pytania, ale te wszystkie pytania należało sobie zadać przed wejściem do tej operacji, albo w jej trakcie znacznie wcześniej. Ponieważ zarówno Amerykanie, jak i ich sojusznicy w tej operacji, wchodząc do Afganistanu, a tym bardziej działając tam już przez wiele lat, mieli doświadczenia z innych, podobnych sytuacji. Mówię o arabskiej wiośnie, mówię o Iraku, nawet afrykańskie zmagania Francuzów z różnymi państwami też dały wiele do myślenia. Nie wyciągnięto wniosków żadnych. Działanie w Afganistanie było działaniem wojskowym, było działaniem wojennym, tak, bo takie metody tam stosowano, a Afganistan potrzebował, poza tymi oczywiście działaniami, bo trudno było ich nie realizować, potrzebował działań zupełnie innych, gospodarczych przede wszystkim, głębokich gospodarczych, potrzebował działań reformatorskich i potrzebował przede wszystkim zrozumienia. Było to, co obserwować w Afganistanie, w typowo amerykańskim stylu. My wiemy, co jest dla was dobre i my wam to damy. To się nie sprawdza, nie sprawdziło się nie tylko w Afganistanie, to się nie sprawdziło w Iraku, to się nie sprawdziło w wielu różnych miejscach. Jedyne miejsce, jakie znam, które udało się ustabilizować, ale nie dzięki Amerykanom i dzięki NATO tylko, to są Bałkany. Bałkany są jedynym przykładem, gdzie rzeczywiście mamy pokój gospodarczy, ale rola tam Unii Europejskiej szczególnie i 20 lat działania operacji przyniosły bardzo duży, pozytywny efekt i mnóstwo działań dyplomatycznych, politycznych, łączonych interesów, to jest na dłuższą dyskusję. Natomiast dzisiaj Afganistan to jest dramat. Czego byśmy nie sięgnęli, to jest dramat. Ale takim samym dramatem, albo jeszcze większym dramatem, będzie trwanie z garstką, z jakąś małą liczbą żołnierzy, nazywanie tego operacją
czy misją szkoleniową, która już nikogo do niczego nie przygotuje i nie wyszkoli. Jest najwyższy czas, żeby stamtąd wyjść, oddać Afganistan Afgańczykom. Ja bym chciał zakończyć jednym paradoksalnie optymistycznym elementem, mianowicie pewnym rosyjskim wsparciem dla Amerykanów. Otóż jeden z najbardziej zapracowanych krajów wyjściem Amerykanów z Afganistanu jest Rosja. Rosja nie chce wycofania Amerykanów z Afganistanu, ponieważ boi się o penetrację terroryzmu islamistycznego z Afganistanu w stronę dawnych środkowoeuropejskich, środkowoazjatyckich republik ZSRR, przede wszystkim chodzi o Uzbekistan. Mamy tu element jakiegoś wspólnego myślenia Amerykanów i Rosjan. Tyle, że Amerykanie może i tak myślą, że trzeba by tam zrobić porządek, ale już z niego z Afganistanu wychodzą. Dlatego chciałem to nasz dzisiejszy przegląd bardzo, bardzo zagraniczny zakończyć tym, co powiedział przywódca republikańskiej mniejszości w Senacie Mitch McConnell. Mitch McConnell powiedział, że wielkie mocarstwo wycofuje się z kraju, gdzie wróg nie został pokonany, a mocarstwo abdykowało z przywództwa. Panie i panowie, przegląd bardzo zagraniczny, widziany z Polski. Profesor Bogusław Pacek, Sławomir Majewa. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.